Po pobraniu nauk u Gamaliela Szaweł robi dalszą karierę. Na razie jest nienominowanym nauczycielem. Przeżył już jakby nawrócenie na judaizm. Ale żeby zyskać autorytet i zostać pełnoprawnym uczonym w prawie, potrzebuje jeszcze długiej praktyki. Musi się wykazać. Być może na jakiś czas udaje się do rodzinnego Tarsu, aby odwiedzić rodzinę. Być może, także zgodnie z tradycją, która nakazywała utrzymywanie się z pracy rąk własnych, zajmuje się wyrabianiem namiotów. To rzemiosło przyda mu się również w przyszłym życiu misjonarza. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Nakazujemy im i upominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując spokojnie, jedli własny chleb. Szaweł jest w wieku, kiedy czas już założyć rodzinę. Rabbi Szymon ben Azzai pod koniec I wieku głosił, że kto się nie rozmnaża zgodnie z przykazaniem, winny jest umniejszania obrazu Bożego. Sam jednak żyje w celibacie. Dylemat ten rozwiązuje zasadą: niech rodzaj ludzki będzie kontynuowany dzięki innym. Tak też jest w przypadku Szawła. Nie decyduje się na małżeństwo. Na razie jest oddany sprawie judaizmu. Być może ożeniłby się później, ale jego losy potoczyły się inaczej. A być może już przeczuwał, że jego powołanie będzie wymagać samotności. Później wyraźnie docenił to w swoim życiu. Równocześnie jednak twierdząc, że lepiej jest żyć w małżeństwie niż płonąć. Wieczernik. W tym miejscu według tradycji Jezus spotkał się z apostołami na ostatniej wieczerzy. Tutaj także nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Obecny budynek został zbudowany za czasów krzyżowców. Przez pewien czas służył nawet jako meczet.